Niech to przestają robić. Niech sklepy nie oferują alkoholu. Ale ja wódki nie piję. Ja jem ugłem kebaba, którego kupiłem na śniadanie, jeszcze kawałek mi zostało. I powiem dla was, że tak dalej być nie może. Żeby ludzie, którzy zarabiają mało, a jeszcze swoje pieniądze przepijali. Za to trzeba się wziąć ostro. To ja proponuję dla rządu, ażeby wprowadził prohibicję. Ażeby wprowadził rząd, ustawę, żeby kto w domu nie pije wódki, to pije w pracy. To żeby pił powiem, pracy, tak? Żeby dysponował pieniądzami. Tej osoby, ja pracy nie piję. Drugiej, która spożywa alkohol. A, no. Żeby ta osoba, która spożywa alkohol, była ubezwłowolniona, żeby sądy nie były fałszywe, kłamliwe, tylko ciągnęli za takimi ludźmi, że... dostępu, a później mówią tak: o, my nie mamy za to telefon kupić. Daj telefon. Daj to. A ten telefon przepijają, choć on jest dla tego człowieka czasami niepotrzebny, leży wiele lat, ale powiem tak, stać dla alkoholika na alkohol, na narkotyki, to jest stać na telefon. Stać na telefon. Stać. Ile takich ludzi ja zaobserwowałem, że ze sklepu, do sklepu jak idą, to gdzie tylko idziecie? Do półeczki, gdzie alkohol jest schowany, postawiony. Nie ja schowany, ale postawiony. Widoczny na najwidocznym miejscu. Ja, przepraszam bardzo, ja wolę no właśnie, no właśnie. Na stoisko na Białowe woli Wojtek tak, iść. Na Biał. Tak. Ja półeczkę kupić. Sery. Pączka. Jajka, Boże. Twarogi, twaróg wiejski. O, a niż, żeby jak człowiek wchodzi od razu do sklepu, to taki, co kiedy lecą? Na monopol. Po alkohol. Na alkohol. I narkotyki. I narkotyki. Tak, Andrzeju. Tak. Ale czemu to jest w sklepach? Weź dla mnie to wytłumacz. Bo ja ci powiem dlaczego. Bo sklepowe i producenci alkoholu lepiej wyprodukują alkohol niż jakiś napój. Bo wy nie wiecie do koszyka Coca-Cola, mleko, podaj tam torby. Pełne czy chuda? Podę. Pełne, proszę. Mleko. Tylko wy lecicie po alkohol. Gdzie alkohol? I narkotyki. Tak. Dobrze, że się ale w sklepach nie ma narkotyków. Są. Jest. Są. 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 A jakie? Ja nie wiem. Są. I powiem tobie, że Andrzejku, jak Krzysiek powiedział, on ma telefon, ja też mam telefon, to powiem prawdę. Ale nie dam tobie, bo chcę ciebie nauczyć, oduczyć od alkoholu. I narkotyki. Bo ty też tak samo dobrze. Paniesz, jak dobrze. Paniesz... Krzysiu. Paniesz, daj mi powiedzieć, paniesz tak ci, samo, jak ja. Jan łaś porodo. Przestaje tak samo paniesz. Przestaje pić. Z czego on padł? Z alkoholu. Jakiego? Chcesz pójść? Ile masz lat, zapytują ciebie. Ile masz lat? 40. No ile masz lat? Młodszy ode mnie. No młodszy. No, chcesz do ziemi pójść? A kto u ciebie jest starszy? Przepraszam bardzo. Chcesz pójść do ziemi? Nie chcę.
Nie, ja od niego chcę usłyszeć. Chcesz pójść? A on się wstydzi powiedzieć. No gdzie, no gdzie do chcesz ziemi pójść? Nie, to nie ma wstydu. Chcesz pójść do ziemi? No gdzie, gdzie iść? Nie, przepraszam bardzo. Chcesz pójść do ziemi? Ale gdzie iść do ale ziemi? Ale jeszcze nie ma czasu. Ziemia z magnieta. Przepraszam bardzo. Chcesz pójść do ziemi? Prędko? Ziemia nie mam czasu. Ziemi ratuje życie? Przepraszam bardzo, nie mam czasu iść do ziemi. Krzysiu, ja poczekam, jestem na świecie. Poczekam do wiosny, jak rozmagnie ziemia, wtedy mogę iść. A teraz... A teraz co? Gdzie pójdę? To ty prędzej pójdziesz. Wiesz? No i Masio i z tobą... Gata. Ty prędzej pójdziesz. Pójdziesz prędzej z tego powodu, że twoje serce nie wytrzyma. I, wiesz? I mózg, no rozum. I mózg? I rozum. Serce, płuca, nerki. Wiesz? Zrobi się jako rzeczy. Co nie wytrzymało? Jako rzeczy. Co nie wytrzymało Jana świętej pamięci? Serce i płuca. Zrobi się tak jako... A, no tak, ale... Mózg, tak. Ale kiedy to, Jan zmarł? U ciebie taki mózg, jak ten orzeszek. Wiesz? Jak u tego Putina. Putin, a ty to na nerwazę postawić. To tak? Nie do rozumienia, bo i Putin lubi tak chlać i ty lubisz chlać. Ja tak? Ja i Putin, tak? Tak. To razem dwóch. Może razem dwóch. Może pił z Putinem. Razem dwóch. Może pił z Putinem. Widzisz? Ktoś jest tu prawdę opowiedział. Tak, no i właśnie. Że ma telefon. I właśnie. Na pewno wiem, że ma telefonu takich, że niepotrzebnych. I właśnie radzisz tego, że... Że niepotrzebnych dla Krzyśka leżą w szufladzie u Krzyśka. Ale jak Krzysiek powiedział, że ty zajdziesz gdzieś na Melinę, nie będziesz miał pieniędzy. Proszę. Pani, za telefon dobry. Za flaszeczkę. Proszę. Daj pani butelkę wódki. Aldo, nówki. Ona sprawie tak dobry. Dobra, masz. A wy wiecie, co jeszcze pijecie? Nie wódkę, tylko wiecie, co Białorusini przywożą? Roro. To była demonstracja Białorusinów. Ja powiedziałem dla Białorusinów, przestańcie przewozić truciznę dla nas, dla ludzi naszych. Co przywożą? Najgorszy alkohol. Woreczki, co? Co? No właśnie. Co? No właśnie. No? Metanol. Nie, inny ten, co oni przywozili. Roro. Co? Royal, Rolo. Jak? Roro. To? No. To Royal, szyby. Royal przywozili. A wy chemiczny na Meliny lecicie, to telefony, kurtki zostawiacie. Buty. Buty, bocy jecie. Tak. A później jecie. Tak. O, ja nie mam kurtki, chodź. Obierz mnie. Obierz mnie, daj mi kurtkę. Daj mi to. Daj mi sweter, daj mi to. Jak na to stać? To jest stać na ubranie, na buty, na wszystko was. I to ja napiszę do premiera, do prezydenta RP, do marszałka Polski, a żeby to weszło w ustawę, żeby sądy postawić na nogi i żeby was karali. I ostre ma być kara. Grzywna. Mało grzywny. Do pierdla, ale nie siedzieć w pierdlu. Nie. Do roboty. Nie? Tylko do roboty. Jak kiedyś było. Siedziałeś? To kiedyś była to komuna. Siedziałeś? To? Ale to kiedyś była komuna. Samochody się postawiali? To właśnie w komunie ginali ludzie do pracy. Na pachę pisało ZMK. Co to było? Zakład ZK. Co to było? Zakład karny. Na plecach pisało. I tu. I każdy wiedział, że ty jesteś gorszy pod ochroną. Że chlałeś, piłeś, kradłeś i tak dalej. Tak. I zapierdolałeś na drogę. Nie było koparek. Ale byli co? Łopaty. Szufle. Kirki takie były. Wiesz co to kirka? Zapierdolałeś kirką? Glinę? Nie. Kirka? Tak, kirka. A nie znasz? A kirów? A kirów tak. To u nas na Mali mówili kirka. Kiro. O właśnie. To wiesz, kiro w rękę i napierdali. Dobrze, ale ile razy tak. Ile razy ja mogę tym kilofem walić? A co to obchodziło, kurwa? Stał na tobą dozorca
i zapierdalaj. Da, mało zrobisz, mało dostałeś. Da, więcej zrobisz, więcej dostaniesz. A robotać budziesz, a. Kuszać budziesz, no jobać nie zachoczesz. Ha. Tak. Tu przyjdzie no, powiedział. No piję, o. Mówię, że ja wódkę piję. I panie Krzysztofie, i tak trzymać. I właśnie. Alkohol wam w rozum głupoty bije. Idziecie ale kraść. Co, ale... Idziecie inne. Daj mi powiedzieć. Idziecie kraść. Bić człowieka akuratnego, który walczy o wasze zdrowie. Okradać, podpalać, wszystko robicie. Bo alkohol, w alkoholu co siedzi? Ale kto pije alkohol? Diabeł, diabeł. Ale diabeł. Kto pije alkohol? Kto? Ty. Kto ja? Tak. Tak. Ja piję napój. Ja ci proszę, dam napój. Masz. No, napój, o. Napój. Proszę bardzo. No, proszę, a tu jaka czerwona? Ty myślisz, że ludzie durne? Napój. Zaraz do mnie będą dzwonić. Że czerwona łypa. No właśnie. Tak, będą dzwonić zaraz. Czego ja puściłem Benela? Tak, bo nawet znają inne ludzie Benele. Tak. Tak. Dlaczego? O, widzisz? Co pijesz? Nagle się kamerę? Napój. Napój? Proszę bardzo. Pod chuj to Szweda, polek się nie da. Tak, Andrzejku, przysłowie? I przestań pierdolić mnie kawały. Wiesz, bo ci nie dam telefonu, a mam, ale nie dam, tak jak Krzysiek powiedział, stać sobie kurwa na to, to stać i kupić telefon. Prawda, Krzysiek? Tak, panie Krzysztofie. Dobrze mówię? Bardzo dobrze. Ja wiem, 200% nawet, łeb dam uczyć, że u Krzyśka w szufladzie jest telefon może niepotrzebny, sprawny, ale nie przyjdzie. Dlaczego? Bo chcę ciebie, żeby ty nie chrał. Stać sobie na to, przyszedłeś z wódką. Ale czy ja chram? A co nie chcesz? Nie, z wódką, przepraszam bardzo. A co nie chcesz? Nie chcesz? Tu policja nie dziwa, kurwa. Ja tylko bym chciał, to bym wyszedł, to by kurwa, lepiej żeby ciebie. No byś nie miał. Wiesz, ale nie chcę tego po cińsku zrobić. No, na odwyk. Nie zrobiłem, wiesz? Ale dlaczego? Bo silna osoba. Że mam nadzieję, że przyjdziesz, kurwa, do Czech. Tak, dalej. Mam nadzieję. Straszysz, to nie przyjdzie. Ja pojadę na oście. A ja nie muszę. Piły i ciekiery. I... Ja mam pieniądze, ja mogę w każdej chwili się... A ty co powiedziałeś? Wiesz, Wojtek, ty masz, ty masz działalność i... jeszcze. Tak, te podatki będziemy... płacę. O właśnie, ty płacisz podatki. Kurwa, łupią, Wojtek, Wojtek, halo, halo, daj mi powiedzieć. Wojtek nie płaci podatki. Wojtek mówi, że płaci podatki. No płacę i będę płacił. Ale Wojtek, obiecałeś, że razem z Andrzejem ja będę... A jak ty obrażasz? On żadnego alkoholu nie pije i żadnego... Ale, co, ale Andrzej nie płaci podatków. Ale ja nie lecie Andrzej nie płaci. Ale obiecałeś? No ja akurat nie. No. Ale obiecałeś? Ale ja płacę. Ale Andrzej nie płaci. Ja Wojtek. A ja płacę, jestem zadowolony. Wojtek. I będę płacił. Ale Wojtek. Ale Wojtek płaci za nas dwóch. O właśnie. Ale Wojtek, posłuchaj. To mogę pomóc mu. Też, ale posłuchaj, obiecałeś. Dla tego człowieka. Dasz mi powiedzieć, czy nie? Dobrze, bo chcesz? Masz taki charakter, to ja mogę wyjść z domu. Nie, nie, nie dom. Ty tu ale... musisz mieszkać. Ale musisz powiedz. Mieszkać. Ty nie możesz stąd wyjść, ty tu płacisz podatki. Ale powiedz, alo. Wojtku. Alo. Chcę powiedzieć tak, że... O, ale u mnie zawsze jest kultura. Nie było Wojtek do ciebie, tylko do Andrzeja. Ja zawsze nagrywam jest u mnie. Bo mnie kulturalnie. U ciebie są, Wojtek, dwie rzeczy. Ale użyłeś, że przynosisz ale czym do domu kurwa? Alkohol do mego. Wojtek, u ciebie są dwie rzeczy. Tak. Jest kultura ja i są podatki. O, właśnie, cholera. Ja chciałem, żeby ty żył. Ale za alkohol... Ale za alkohol... Chcesz, Andrzej, czy ty chcesz, kurwa, chcesz się pójść do ziemi? Odpowiedz. Tak czy nie? On nie mówił, że zmarznięta. Nie, teraz nie. Przepraszam bardzo. On tak mówił. Czy zmarznięta? Można kilo wziąć i... Rozkuć. Rozkuć jemy. No można. A teraz małe kopareczki są? Katapilary. Co? Katapilary. No tak, te kopareczki, że wjeżdżają pomiędzy grobami i kopią jamy. I prędko wykupują. Wiesz? Jamy. Aha.
I czy chcesz pójść do jamy? Teraz? To nie... Ale to jest, czy będzie mróz, czy co? Pomnik budowany, chyba czekać na śmierć. Ale teraz... Nie wiem, kurde, takie głupoty gadasz. Ale teraz w jamie zimno jest. Gdzie teraz iść? Słuchaj, przepraszam bardzo. Ale ja ci powiem. Zimno jest, to ci ogółem kości zamarzną. No właśnie. Będziesz miał dreszcze. No właśnie. Powiesz, że kurde, nie nadaje się tutaj. No i też wyrzucą. No właśnie. Gdzie wyrzucą? Co? Do jamy wrzucą. No jak do jamy? A gdzie? Do jamy? No gdzie? No gdzie? Ty tak masz dreszcze i tego i... Jest ty pierdolić głupoty. A co mówisz przyklinasz? Pierdolić, ale kurwa do ciebie. Lubisz przyklinasz? Brata naszego ojca, naszego matki. Ale nie dla mnie. Dobrze, daj mi poczekać do wiosny. Ty nie doczekaj się. Będzie wiosna. Przepraszam bardzo. Będzie ciepło. Ty nie doczekaj się kurwa do wiosny. Trawa będzie rosła. Wtedy mogę. Wtedy mogę iść. Będzie prawdziwa wiosna. Cholera jasna. Nie. No tak. Ty nawet... Andrzejku, do wiosny się nie doczekał. Janek doczekał się wiosny? Nie. Nie. A kto mu kazał się kłaść w zimie? Nie. A kto kazał? Alkohol. Tak samo i to nie. Ale to, przepraszam bardzo, ja widziałem te różne rzeczy, różne filmy jego, jak on nagrywał. Ludzie wysyłali mu alkohol i po prostu on nagrywał lajty. Te kaski, nie kaski, jakieś czajniki, kurwa, robił, całe, kurwa, jakieś garki nakładał, całe te, trąbki, nie trąbki, kurwa, całe dziecko. On po prostu, tak on zrobił, wysuwaliście, kurwa, wódkę, on otwierał paczkę, wódkę widział, nagrywał to, odkręcał korek, kurwa, i pół butelki od razu pił. I nic nie zagryzał. No, zachowywał się jak, no wiadomo kto. I nie płacił podatków. Poczekaj, Wojtek, poczekaj. Nie płacił, cholera. Będzie tak samo zachowywać się i Andrzej. Patrz jak ciebie, śmieje się Krzysiek tylko. No. Spójrz na jego twarz. Bo on nie płaci podatków. Wiesz? Spójrz. A wiesz, ja, czego się śmieje? A ja jestem zadowolony, że ja płacę podatki. Ja sobie żyję kulturalnie, spokojnie. Właśnie. Tak jak Putin. Dobrze wypowiadam się, słyszycie. Tak, jak nie ma u mnie. Putin nie płaci podatków. Nie ma takiego złego słowa, jak ja coś powiem. Putin nie płaci podatków. Lubię ty też nie płacisz podatków. I pokazywać się, kim ja jestem. Jestem sobą, cholera jasna. Krzysiek, weź za mnie tą kamerę. Zamknę, bo oni tylko o podatkach. Przepraszam bardzo.